Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie w to upalne niedzielne popołudnie. Dzisiaj skomentuję tematy, które napłynęły w ostatnim czasie. Niektóre były trochę musiały poczekać, ale zacznę od najważniejszej rzeczy, która nie ukrywam, że jest mi bardzo bliska, a temat dotyczy współpracy między burmistrzem, urzędującym burmistrzem Arturem Pomianowskim, a policją państwową z siedzibą przy ulicy Nadrzecznej 30 w Kazimierzu Dolnym. Dlaczego ja użyłem tytułu policja państwowa? Bo to jest policja państwowa, a nie policja lokalnej Sitwy. Jednak funkcjonariuszom role się pomyliły. Dlaczego o tym mówię? A mówię o tym dlatego, że od miesięcy jest problem z nękaniem ludzi, mieszkańców, którzy nie stanowią zaplecza politycznego urzędującego burmistrza, w zestawieniu do osób, które stanowią zaplecze burmistrza Artura Pomianowskiego, a są nietykalni. I już podaję przykład. Nie dalej jak wczoraj, przed 21:00, interweniowała policja na rynku, na skrzyżowaniu ulic Kufarze, Lubelska i Rynek, tam gdzie stoją meleksy. Ale nie chodzi o te meleksy, które od dekady stoją tu przy budynku, w którym znajduje się kawiarnia rynkowa, tylko po drugiej przy studni. Jak już sygnalizowałem w poprzednim komentarzu, zwróciłem się do burmistrza, żeby odpowiedział mi na pytanie, czy w tym miejscu udzielił zgody decyzją na zajęcie pasa drogowego w tym miejscu. To jest niewykluczone, dlatego że większość decyzji, która dotyczy, jest sprzeczna z prawem o ruchu drogowym, jednak burmistrz to daje, policja to olewa, mają to gdzieś. Również osoby, które znają się na sprawie, też milczą, więc ja o sprawie mówię. I co się dzieje? Przyjeżdża policja, rozmawia z właścicielem, czy kierowcą, czy tych meleksów, po czym odjeżdża. Ja w stosownym czasie zwrócę się z pytaniami. I teraz, proszę Państwa, co się dzieje? Jak już pokazywałem, to nie jest tak, bo swojego czasu dzielnicowy Andrzej Kilian powiedział mi, że oni stoją po drugiej stronie. Oczywiście zgodził się z tym, że to jest miejsce niedozwolone, ale usprawiedliwieniem dla tych meleksów, czyli dla kierujących tymi meleksami, było to, że w miejscu, gdzie mają wyznaczony teren, te miejsca, ktoś zajął im miejsce. Otóż, proszę Państwa, nie wiem, kto to za odważny. Ja bym się tam nie odważył stanąć, ponieważ mogłoby się jakieś nieszczęście mi przytrafić. Tak sądzę. Natomiast oni, czyli właściciel tych meleksów, doskonale się umie zabezpieczyć pachołkami, osobami. Tam nawet są numery telefonów jakieś na tej ulicy Lubelskiej. Dziwne rzeczy. I to jest za zezwoleniem policji, czyli policji państwowej, która powinna przestrzegać prawa, przywoływać obywateli do przestrzegania prawa. Jednak tak się nie dzieje. Proszę Państwa, mówiłem już, że niektórzy mieszkańcy są nękani, najeżdżane kilkakrotnie po sesję, dlatego że ktoś stanął pod bankiem, odbierając większą gotówkę, czy wpłacając większą gotówkę. Jak już mówiłem, w tym miejscu pod bankiem powinno być wyznaczone miejsce, dwa miejsca dla klientów banku, po to, żeby załatwić sprawy. Czy to osoby mające problem z poruszaniem się, czy osoby, które chcą
pobrać czy wpłacić większą gotówkę. To również powinien wystąpić z takim wnioskiem zarząd banku, a tam jest stragan, który handluje na miejscu i chyba banku. Zwróciłem się również z zapytaniem w tej kwestii, ale jest rozstawione 12 metrów kwadratowych, policzyłem to jednego razu, wystawione produkty do czy towary do sprzedaży. Mówię to w kontekście, ponieważ i firma meleksiarska, i ten podmiot ma jest tożsamy, to jest jedna firma, może tam się różnią wpisami, może to podzielone między żoną a mężem, albo nie chcę wchodzić, bo to mnie nie interesuje. Mnie interesuje tylko jedno, proszę Państwa, żeby prawo było przestrzegane i prawo dotyczyło wszystkich nas po równi. Koniec z tym tematem. Otrzymałem informację po raz wtóry już kiedyś w poprzedniej kadencji za czasów pierwszego Pomianowskiego, że w okolicach cmentarza jest zakopywane są śmieci. Otrzymałem dwa dni temu również kolejny materiał, zdjęcie, tu załączam. Osoba, która przysłała mi to, może spać spokojnie, ani ta osoba, ani nikt nigdy nie dane osób, które przekazują mi informacje, nie zostaną ujawnione. Proszę być spokojny, to tak na marginesie. Mówię to w kontekście tego, że akurat ta osoba, która wysłała mi, to należy do zaplecza burmistrza Artura Pomianowskiego albo sympatyzuje z tym włodarzem. Ale jeszcze jest coś innego. Tu zwracam się do pani Magdaleny Sapały, bo otrzymałem informację, że w tym rejonie, co właśnie pokazuje film, gdzieś tam po drugiej stronie drogi albo po prawej stronie patrząc w kierunku Skowieszynka przy obwodnicy wysypywane były śmieci i one zostały przykryte ziemią, a teraz tam został teren wyrównany. Ja dysponuję zdjęciem z czasów, kiedy to było wywożone. Mam też opis, czekam na reakcję pani Magdaleny Sapały. No jeżeli osoby, które mi to zgłaszały, potwierdzą, że zgodzą się, ja mogę podjąć dalsze czynności. Na razie czekamy do jesieni pani Magdaleno, a potem podejmujemy dzieci. Również zwracam do sołectwa, do pani Sołtys miejscowości Skowieszynek. Też mam prośbę, dlaczego jestem blokowany na tym profilu Facebooka. Niektóre posty mogę czytać, niektórych mam zabronione, nie mogę komentować. Nie wiem, dlaczego się, kochani, tak dzieje i dlaczego tak traktujecie ludzi, ale może przyjdzie czas nawrócenia i zrozumiecie swoje błędy, jak was życie jeszcze do tej pory nie nauczyło. I co, proszę Państwa, się dzieje? Będzie materiał dotyczący, to już zapowiadam, ponieważ osoby stanowiące zaplecze pana burmistrza szykują się do gigantycznych zmian w planie, nawet inwestują w nieruchomości. I o tym będę mówił, które tereny należą do radnych. Zobaczycie Państwo, jak to wygląda z punktu widzenia prawa i zapisów w planie. I na koniec, ostatnia rzecz, którą się Państwu chciałem podzielić. W drodze na wiatrak została usypana klińcem. Tam oczywiście we fragmentach, ale do czego zmierzam? Tam, gdzie jest burmistrz, wiceburmistrz Bartłomiej Godlewski, gdzie ma interes, a w tym przypadku ma osobisty interes, ponieważ ta droga również, a może głównie prowadzi do rodziny pana, do kuzynostwa pana wiceburmistrza, usypywana jest z klińca. Z tego, co się orientuję, jest to dobry materiał,
a dla pozostałej gawiedzi, czyli dla nas, odpady budowlane z azbestem. Na dziś tyle. Zapraszam Państwa do komentowania i już chwilę po niedzieli, w przyszłym tygodniu, na początku będzie kolejny materiał.